Cześć kochani, dzisiaj robimy na grillu coś naprawdę wyjątkowego. Taki kawałek mięsa, o którym nigdy w życiu nie pomyślelibyście, że można go zrobić na grillu. To jest kawałek wołowiny, który krowa nosi za sobą. Dziś robimy ogony wołowe. Ale zacznijmy od przyprawienia tych ogonów wołowych. Bardzo mnie korci, żeby użyć Blues Hoga Rodeo Rub, mieszanka przypraw, w której jestem totalnie zakochany, ale myślę sobie, że dużo większą wartość dla Was będzie miało, jak spróbujemy sobie podrobić tą mieszankę przypraw. Popróbuję, co w niej jest. No przede wszystkim wyczuwam w niej dużo pieprzu, cebulę, sól i cukier. I właśnie takiego raba sobie teraz przygotuję, ale już nie będę się bawił w robienie raba z 10 składników, tylko skupię się na tych najbardziej wyczuwalnych smakach. Więc przede wszystkim jako bazy użyjemy mieszankę przypraw, którą kiedyś zrobiłem na grillu. Sól cebulowa, nade mną macie link, naprawdę wybitna mieszanka. I tutaj jak się patrzy na tą mieszankę Blues Hoga, faktycznie widać kawałki cebuli w środku po prostu, dlatego te raby są takie fajne. To samo jest w moim rabie, też widać kawałki cebuli, więc przede wszystkim trzeba tutaj zmielić bardzo dużo pieprzu, ale dodamy też odrobinę cukru, bo w tej przyprawie wyczuwalny jest delikatnie cukier gdzieś tam w tle. No i teraz to jest mieszanka przypraw jak marzenie. Pyszna podróba Rodeo Raba Blues Hoga. Zaczynamy przyprawiać ogony. Najpierw smaruję wszystkie ogony olejem. Dokładnie te ogony trzeba obsypać przyprawą. Tutaj jeszcze będziemy kilka warstw smaku nakładać. No, coś takiego. Tutaj mięsa jest naprawdę niedużo, ale też musimy to grillować, no bo tutaj nie ma takiego wybrzydzania, że jakiś kawałek jest ważniejszy lub mniej ważny, coś się nadaje do wyrzucenia. Absolutnie nie. Zrobimy tak, że każdy kawałek tego ogona doda mnóstwo smaku do całego dania. Ogony przyprawione. Mnóstwo pysznego raba mi zostało, użyjemy ich na pokazach grillowania, które organizujemy przez całą wiosnę. Zapraszamy, sprawdzajcie na grillbastards.pl. I teraz zaczynamy przygotowanie grilla. Jak się już domyśliliście, ogony wołowe to tak naprawdę głównie tkanka łączna, więc tu będziemy potrzebowali po prostu niskiej temperatury przez wiele godzin. Więc rozpaliłem pół komina brykietu, przesypuję to wszystko teraz do koszy. Teraz rozsuwam koszę z brykietem na boki. Tu nie będzie taka bardzo, bardzo niska temperatura, pewnie ze 140 stopni. Na brykiet oczywiście trzeba dorzucić dwa drewienka, po jednym drewienku na każdy kosz, a na środek włożymy jeszcze tackę, do której wlejemy wodę. Czyli patent, który często robię w takich ustawieniach. Tutaj chodzi o to przede wszystkim, żeby na grillu było wilgotno, ale też chodzi o to, żeby zbierać cały towar, który wytopi się z tych ogonów, bo zobaczycie, co z nim potem zrobimy. Najlepszy sos barbecue. I teraz instalujemy ruszt. Whoopsie, to nic, to nic. I układamy na ruszcie wszystkie te ogony, które już sobie przyprawiliśmy. Oczywiście wiadomo, że te najgrubsze ogony muszą być na środku rusztu, bo tu jest najwyższa temperatura. Te cieniasy mogą być z boku, bo one będą się powolutku tutaj robić, ale ładnie pachnie tą śliwką. To drewno ze śliwki to mi się wydaje, że jest jakieś bardziej wyjątkowe, powiem szczerze. I możemy zamykać grilla przynajmniej na 2 godziny. Wyloty są minimalnie otwarte, a wloty powietrza w pozycji low and slow, czyli minimalnie otwarte. I teraz mamy przynajmniej 2-3 godziny czasu, możemy się zająć zupełnie czym innym. Nie będę Was oszukiwał, to nie były 2 godzinki, tylko to było przynajmniej z 5 godzin. A to dlatego, że trochę nam tutaj na tym grillu spadła temperatura. Nie wiem, dawno go nie używałem, może za mało brykietu rozpalaliśmy, więc ogony robiły się tak naprawdę w 120 stopniach. No i zobaczcie, jak to wygląda. Tak naprawdę to już w tym momencie moglibyśmy to pewnie jakoś oskrobać z tej kości, ale ja mam jeszcze dalszy patent. Nie, no tak łatwo to nie będzie. Także to na chwilę zdejmujemy sobie wszystko na deskę i teraz musi nastąpić mała reorganizacja grilla. Zdejmuję cały ruszt, zdejmuję ten cały fantastyczny towar, który nam się tutaj zebrał przez cały czas pieczenia tych ogonów. Zobaczcie, ile tu jest tłuszczu, ile tu jest już kolagenu wytopionego. To będzie przepyszne. Zsuwamy na środek kosze z brykietem, właściwie już z węglem też, bo dosypywaliśmy czasami też węgla. I na środku dosypujemy konkretną garść węgla. I węgiel drzewny bardzo szybko nam się od nowa tutaj rozpali na tym grillu, więc to będzie moment. Ale ruszt też już możemy zainstalować. Uj, ciężki. Może jednak szczypcami. Instaluję ruszt. No i tutaj możemy wyjąć ten środek, do którego wstawiam Dutch oven. No i w tym momencie to potrzebuje chwili, żeby się trochę nagrzać, więc mam tutaj taki drobny wspominkowy kącik. Czy wiecie, że ten grill był w pierwszej mojej ekipie grillującej, z którą zjeździłem całą Polskę
10 lat temu. Ale teraz możemy już zacząć przygotować tak zwane consommé, czyli taki towar, w którym te ogony będą się kąpać jeszcze przez godzinę, dwie. Consommé wydaje wam się pewnie, że to pochodzi z kuchni francuskiej. To nieprawda. W Meksyku tak nazywają towar, w którym gotuje się mięso przez wiele godzin, aż zrobi się szarpana wołowina, wieprzowina czy szarpany kurczak, którego dodaje się do tacosów. Więc my zaczynamy przygotowywać właśnie takie consommé na grillu węglowym. Najpierw wlewam odrobinę oleju do woka, następnie bierzemy jedną cebulę albo dwie. Chodzi o to, żeby dodać trochę smaku do tego consommé. Cebulę trzeba pokroić, tu już nie mam miejsca na deseczce, ale na jakieś takie ćwiartki na przykład, o coś takiego, i wrzucamy to do wywaru. Widać, że wok jest jeszcze dosyć zimny, potrzebuje jeszcze chwili, ale to nic. Zaraz zacznie skwierczeć. Zawsze jak dobieramy składniki takiego sosu, musimy myśleć przede wszystkim o podstawowych smakach, czyli słodki, słony, gorzki, kwaśny i umami. Umami to jest piąty smak, który tak naprawdę odkryli ze 100 lat temu Japończycy. To jest takie powietrze smakowe. Bardzo dużo umami mamy w pomidorach, dlatego dodamy tutaj jeszcze sobie dwa pomidorki. Pięknie to już zaczyna wyglądać. Cebula, pomidorki pięknie skarmelizowane, poprzypalane. Trzeba teraz pokroić jeszcze kawałek marchewki. Nie mam to dużo miejsca na desce, ale dam sobie radę. No i do tego odrobina czosnku, ze dwa ząbki. One tak naprawdę nie muszą być ani posiekane. Można je obrać delikatnie z tej łupiny, ale w całości wrzucamy je też do pojemnika. No i do tego zioła. Ja użyję sobie kilka gałązek rozmarynu. I teraz chwilę to jeszcze przesmażam. I możemy zacząć dodawać mokre składniki, czyli w pierwszej kolejności piwerko. Ostatni raz piłem piwo z 10 lat temu, więc nie znam się na tym piwie. Czy to jest ale, czy to jest apa, co to jest? Powiedzcie mi. Za moich czasów to było tyskie, żywiec i 10,5 i to wszystko. Wlewam takie piwko do Dutch Ovena. Tu się dzieje po prostu magia. Co teraz? Teraz bierzemy ten towar, który nam się tutaj wytopił z tego towaru wcześniej do tego towaru i wlewamy to wszystko też do Dutch Ovena. To jest prawdziwa petarda smaku. Na pewno będzie tutaj potrzebna odrobina soli, czyli azjatycką sól. Dodajemy sos sojowy z mega posmakiem umami. Coś kwaśnego, czyli ocet ryżowy. No i Worcestershire sauce, czy też Worcester, jak mówią Amerykanie. Brytole mówią Worcestershire. Oni ten sos wymyślili, to jest podróba sosu rybnego. Dwóch Anglików, właśnie Lee and Perrins, wybrali się do Wietnamu i postanowili ten sos podrobić. Wyszedł zupełnie inny sos, ale jest to świetny dodatek do takiego consommé do ogonu. Słuchajcie, to się za chwilę zagotuje, będzie nam sobie swobodnie bulgotać. Możemy zacząć dodawać do tego te gigantyczne, przepysznie uwędzone ogony. Nie wiem, czy one wszystkie się tutaj zmieszczą, ale układamy je możliwie ściśle. Widzę, że płynu jest dosyć mało, więc jeszcze jedno piwko ląduje w Dutch Ovenie. Zamykam ten cały sprzęt. I teraz to jest już kwestia godziny, dwóch. Jemy tacosy z ogonami. No dobra, minęła kolejna godzinka czy dwie. Spójrzcie na te ogony, co tu się dzieje. Już właściwie przygasiłem trochę grilla. Można spróbować samego takiego ogoniacha. Za chwilę jeszcze będziemy je szarpać. Sprawdźmy, jak to smakuje. No nie no. Turbo mięso. Zaczynamy przygotowania. Zrobimy te ogony dzisiaj w formie meksykańskiej, czyli będą to tacosy. A tacosy będą z salsą, która nazywa się pico de gallo. Jak chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o kuchni meksykańskiej, to nade mną jest link z mojej wycieczki do Mexico City. Spróbowałem wszystkich najdziwniejszych tacosów, jakie udało mi się tam znaleźć. I teraz uwaga, pico de gallo to jest po prostu salsa z pomidorów, czyli pomidory musimy pokroić w kostkę. Nie musi być to jakaś bardzo drobna kostka. My to w Polsce pewnie byśmy nazwali po prostu jakąś sałatką. To są dosyć drobne, pokrojone pomidory. U nich to jest salsa, czyli sos po prostu. I pico de gallo to jest sos, który dodaje się po prostu absolutnie do wszystkiego. W każdej takosiarni macie pico de gallo i różne rodzaje ostrych sosów. Czasami jest jeszcze salsa verde, czyli salsa zielona, i to jest salsa na bazie awokado i ziół. Surową cebulę i surową kolendrę dodaje się zawsze do każdego tacosa w Meksyku. Nie jest to oczywiście obowiązek. Pytają was, czy chcecie vitaminas, czyli witaminy, czy nie. Moim zdaniem warto brać, bo to będzie coś chrupiącego w tej salsie. Świeżego i chrupiącego. Poza tym nie oszukujmy się, cebula jest po prostu pyszna. No i do tego oczywiście kolendra. Jak nie lubicie kolendry, no to ja nie wiem, to po prostu chyba nie możecie jeść takich ogonów. Nie no, żartuję. Możecie to oczywiście ominąć, ten etap, ale drobno posiekana kolendra
musi wylądować, moim zdaniem przynajmniej, w takiej salsie. No i do tego oczywiście odrobina chili, mniej lub bardziej ostrego, to już zależy od Was. No i do tego musi być oczywiście jeszcze odrobina limonki, wciskam przynajmniej połówkę do tej salsy. Mieszamy ten cały towar i pico de gallo gotowe. Ja już się nie mogę doczekać, już ta salsa wygląda bosko, ale robimy jeszcze jeden szybki sos. Na spód tacosa pójdzie odrobina majonezu z koreańskim twistem, z pastą gochujang, czyli pastą sfermentowanej soi i chili. No i to nam uczyni po prostu najlepszy majonez świata, jaki można sobie wyobrazić, z koreańskim twistem. Mieszam to wszystko dokładnie, spróbujmy. O, fuck. Mógłbym to już jeść łyżkami. To jest jak konfiturka mojej babci. Ale zabieramy się za szarpanie ogonów. To już wygląda po prostu jak milion dolarów. No dobra, cały ten kolagen, który jest przy ogonie, już zaczął spokojnie puszczać. To wymaga jeszcze trochę cierpliwości. Ale już sobie naszarpałem mięsa na kilka tacosów, więc myślę, że już kilka placków możemy wrzucić. W ogóle to jeszcze mi przyszedł taki patent, że można było tak naprawdę tego tacosa jeszcze zamoczyć w tym całym konsomme. O, jakoś tak. I dopiero położyć na grilla. No to on jest teraz dużo smaczniejszy. One potrzebują dosłownie chwili na grillu. Już się lekko podgrzały, lekko podsuszyły. Składamy tacosy, słuchajcie. Zajmuję wszystkie na deskę. One się całe kleją od tego kolagenu. To jest po prostu coś przepysznego. Teraz odrobina tego majonezu z gochujangiem do każdego tacosa. Jakie to jest piękne to mięso, to jest po prostu głowa mała w tym sosie całym staplane. Mistrzostwo świata. Muszę powiedzieć, że chyba mi się udało. No dobra, to jeszcze odrobina pico de gallo do każdego tacosa. To będzie pyszne. No i możemy spróbować te tacosy wreszcie. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie mam słów, po prostu. To jest niebo w gębie, te ogoniachy. Widzieliście, jak się leje konsomme i salsa? Tak to ma wyglądać. To jest właśnie taki rodzaj jedzenia. Przyjemny, a nie piękny. Nie zakładajcie białej koszuli do tego grillowania. Cześć!